kiedy proszę o zapalenie światła. Drzwi zapraszam na obrady, a was państwa proszę o oddawanie głosu. Piękne talenty, niesamowite talenty tu w Starogardzie. Świetnie się bawiłem. Naprawdę musicie wspierać młode osoby, które są tutaj i rozwijają swoje pasje. Dajcie im jak najwięcej występów, jak najwięcej braw, żeby te osoby jeszcze bardziej się rozwijały, bo tutaj naprawdę jest niesamowity potencjał w Starogardzie. To mówię ja, Wiktor Dyduła. Wszystkiego dobrego. Tak jak wspomniałam, to nie koniec niespodzianek, bo wystąpi dla nas ktoś jeszcze, a mianowicie wystąpi dla nas Julia Kalkowska. Kiedy wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart, znowu będziesz ufał mi. Na pewno mogę powiedzieć śmiało, tu rodzą się gwiazdy, tu właśnie w Starogardzie Gdańskim. Szanowni Państwo, to był niesamowity wieczór. Finaliści, daliście nam tyle pięknych emocji, że ja chyba się nie zasnąć nie będę mogła, albo będziecie mi się dzisiaj śnić. Nagrodę publiczności otrzymuje pani Olivia Lis. Edycji konkursu Utalentowani otrzymuje Patryk Stofa. Do tego konkursu nakłoniła mnie pani Bogusia z Lubichowskich Kociewiaków. Ogólnie, jeżeli tak, to stresowałem się trochę z początku. Jak już wchodziłem tam do góry, to mi tak serce biło mocno, że nie wiedziałem, co się dzieje. Robiłem ten występ drugi, to miałem pokazać, to już się niczego nie bałem, już mówię, ze stres cały zeszedł, tylko takie zdziwienie było mocne, że jak to się stało, że ja wygrałem.